Siepicki klub bokserski Jaskinia Lwa. Walka numer 6. Łącznie 19 pojedynków dzisiaj. Rzut oka na ostatnie przygotowania Głowacza i Grudeckiego. Ring wolny, runda pierwsza. Grudecki z odwrotnej pozycji. Podobnie zresztą jak jego przeciwnik Damian Głowacz. Szukał Grudecki ciosu prostego na głowę, nie udało się trafić. Za daleko jeszcze jest Grudecki. Głowacza nie może złapać dystansu odpowiedniego. Stąd pewnie ten brak precyzji. Sprawdza wytrzymałość lin Głowacz. No, wydaje mi się, że Grudecki mógłby spróbować złapać na kontrę Głowacza, bo kiedy ten próbuje bić prawym prostym, odsłania się zupełnie. No tak jak to właśnie widzimy, gdyby wystrzelił wówczas lewym Grudecki, to mogłoby zaskutkować. Teraz dobrze lewą ręką Grudecki popracował, jakby na życzenie. Ja właśnie ze strony Grudeckiego przyjąłbym chyba taką taktykę. Wpuścić Głowacza i spróbować kontry. Pytanie, co w ofensywie pokaże Głowacz właśnie. Czym spróbuje ewentualnie Grudeckiego zaskoczyć. Bo ten element zaskoczenia to zawsze jest sprawa, jeśli nie kluczowa, to bardzo wiążąca w pojedynkach napięści. Ring wolny, runda druga. W ringu często schematy się nie sprawdzają. Trzeba szukać oryginalności, swobody. Ale świetnie Głowacz wystrzelił lewym. Bardzo dobry timing złapał w tamtej próbie pięściarz z Lubina. Głowacz dobrze czuje ring. Wie, kiedy się cofnąć, kiedy te nogi uruchomić, przyspieszyć. Lepiej na to.
Oczywiście z Grudeckim boksowanie nie jest łatwe, bowiem ten dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi. Ale warunki to jedno, umiejętność korzystania z nich to już sprawa druga. Świetnie, po raz kolejny Głowacz no, złapał teraz swój rytm. Jeśli nie lewa ręka, to prawy sierpowy. Ale powinien chyba pójść za ciosem, skoro zaczęło to wszystko ładnie grać. Bo to może być runda, w której on uzyska przewagę. Zbyt pasywna postawa Grudeckiego w drugiej rundzie, która zapewne nie pozwoli mu tego starcia zapisać na swoją korzyść. A Głowacz zrobił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Ten element zaskoczenia, o którym mówiłem, zaistniał. Trzecia runda. No, kto wie, czy nie będzie to decydujące starcie w ogóle o wyniku całej tej konfrontacji. Jeżeli nie obudzi się błyskawicznie Grudecki, to będzie miał problemy. No, a Głowacz powinien trzymać się tego, co robił w drugiej rundzie. Zwycięskiej taktyki się nie zmienia. Na pewno robi więcej Grudecki niż w poprzednim starciu. Ale Głowacz jak miał ten pazur, tak dalej go ma. Dobrze trafił Głowacz lewym, wreszcie uruchomił tę mocną pięść. No i musi teraz właśnie bić już regularnie lewym. Wyprzedza Grudeckiego. Ale ten odpowiada również dobrze. No nabiera rumieńców końcówka tego pojedynku. 10 sekund, ostatnia akcja jeszcze przed Głowaczem i przed Grudeckim. No i mamy gong. Wszedł agresywnie w akcję sędzia ringowy. No już dzisiaj takie walki mieliśmy, w których obserwowaliśmy swojego rodzaju sinusoidę. Oskar Kaczyński, Red Fighters, Jelena Góra oraz Mirosław Kawa. Ale to zawsze jest lepsze niż pojedynek toczony w jednostajnym tempie. Tutaj były zrywy, były przebłyski przyzwoitego pięściarstwa. Dekoracji zawodników kategorii 57 kilo.
Decyzja jednogłośna. Damian Głowa 3. Dobra, słuszna decyzja sędziowska. Głowa 3 był lepszy w tym pojedynku. Te przebłyski, no być może znamionują, że jest w tym chłopaku talent. Trzeba teraz popracować nad regularnością. A Grudecki, świetne warunki fizyczne. Warto byłoby nauczyć się korzystać z tego daru. A więc kategoria 60 kg. Jest już rozwiązana za moment dekoracja poprzednich walk. I za chwil kilka wrócimy do pojedynku kategorii 63. Oskar Kapczyński, Red Fighters, Jelenia Góra i Mirosław Kawa, Zandukeli Boxing Team, Środa Śląska. Proszę o przygotowanie się. Patryk Kuczyński, PKP Polkowice, medal brązowy, Krzysztof Fonfar.